Cześć, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię. Przychodzę do Was dzisiaj z inną serią filmów, ponieważ w zeszłym tygodniu oglądaliśmy książki, które już przeczytałam i opowiadałam o tych książkach. Dzisiaj natomiast film jest zatytułowany Otwieranki i jest to taki mój własny neologizm, który wymyśliłam, żeby nie mówić unboxing, ponieważ unboxingi nie kojarzą mi się najlepiej. No, są dla mnie nudne, nic ciekawego nie widzę w grzebaniu w kopertach czy w pudełkach. Natomiast ja Wam pokażę już książki otwarte, wyjęte z kopert i chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się zamówić te książki, dlaczego poprosiłam o te książki wydawnictwa lub dlaczego zgodziłam się na ich przysłanie. Co mnie w nich zaintrygowało? Dzisiaj mam książki, które dotarły do mnie do tej pory w styczniu, w tym roku. Przedstawiać będę książki, których jeszcze nie czytałam, tak jak wspomniałam, bądź książki, które dotarły do mnie po tym, jak już je przeczytałam. Ja czasami piszę na przykład polecenia dla wydawnictw i wtedy książkę dostaję w e-booku, natomiast kiedy ona wychodzi w formie papierowej, dostaję ją ponownie po prostu egzemplarz papierowy. I czasami będą to książki, które już zdążyłam przeczytać po tym, jak je dostałam, ponieważ gdy tylko przyszły, to zabrałam się za lekturę. Także nie będę tylko i wyłącznie pokazywała okładek, natomiast no, będę miała do powiedzenia o każdej książce parę słów. I chciałam zacząć od książki z taką okładką. Lusterko, ramię, kierunkowskaz. Jest to książka duńskiej autorki i zamówiłam ją, ponieważ ostatnio prowadzona jest akcja popularyzująca literaturę duńską w Polsce. Literatura duńska nie jest dla mnie czymś zupełnie nowym, ponieważ wcześniej czytałam sporo książek duńskich autorów, na przykład Żywice, o której bardzo dużo mówiłam na Instagramie oraz na Facebooku. Ta książka zaintrygowała mnie dlatego, iż jej bohaterką jest tłumaczka książek, mniej więcej w moim wieku, wykonująca mój zawód, która postanawia zrobić prawo jazdy, aby zyskać większą kontrolę nad swoim życiem. Myślę, że będzie bardzo ciekawe. A druga sprawa, która skłoniła mnie do zamówienia właśnie tej książki, to fakt, iż ta książka jest jedną z najmniej popularnych, które były na liście załączonej do maila, którego dostałam. Kiedy sprawdziłam ją na przykład na Legimi, to ona gdzieś tam była hen daleko, a ja generalnie wolę książki mniej popularne niż bestsellery, więc myślę, że będzie to coś dla mnie. Druga książka przyszła do mnie z takim zestawem, powiedziałabym, pierwszej pomocy. Chusteczki higieniczne, gumowe rękawiczki, płyn dezynfekujący, woreczki oraz prezerwatywa. A książka nazywa się Dywan z wkładką. Tę książkę już czytałam. Jest to komedia kryminalna, która ukaże się pod koniec stycznia. Opowiada o rodzinie Trawnych, która wyprowadziła się na wieś, szukając tam spokoju. No ale oczywiście spokoju nie znalazła. Podczas jednej z porannych przebieżek Tereska Trawna wraz ze swoją teściową, które prawdopodobnie tutaj mamy na okładce, znajdują w krzakach pod lasem dywan z wkładką z trupa. No i najgorsze jest to, że dywan wydaje się im bardzo mocno znajomy, ponieważ taki dywan mieli w garażu pozostałość po poprzednich właścicielach. Bardzo zabawne, bardzo sympatyczne, bardzo miło się czyta, dużo humoru sytuacyjnego oraz językowego. Bardzo Wam polecam. Niestety nie pamiętam, jaką polecankę napisałam do tej książki, ponieważ akurat to wydanie recenzenckie jej nie zawiera. Ale napisałam o niej bardzo pochlebnie i entuzjastycznie, ponieważ bardzo mi się podobała. Tutaj mam egzemplarz również przedpremierowy książki, która ukaże się w połowie lutego. Książka pod tytułem Szalej, autorki Moniki Drzazgowskiej. Jest to debiut literacki. Już Wam mówię, co mnie w niej zaciekawiło. Przede wszystkim to, że książka ta opisuje życie kobiety urodzonej w latach 70.
na polskiej wsi i nauczonej zasad tego, co jej wolno, czego nie wolno, czego ma przestrzegać. I ta kobieta dopiero w takim średnim wieku zaczyna dopuszczać do siebie swoje pragnienia i odrzucać wszystkie te zasady, które były dla niej hamulcem. Myślę, że to dość uniwersalna książka o ludziach mojego pokolenia. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadł ten debiut literacki. Na pewno ją przeczytam. Tutaj mam powieść, na którą bardzo, ale to bardzo czekałam. David Van, Halibut na Księżycu. Ja jestem miłośniczką, orędowniczką, propagatorką Davida Vana. Uwielbiam książki tego autora. I na pewno jesteście zaskoczeni, że jeszcze jej nie przeczytałam, chociaż książka jest już u mnie od kilku dni. Otóż, żeby przeczytać jakąkolwiek książkę Davida Vana, muszę zebrać się na odwagę przede wszystkim. Książka ta porusza naprawdę, wszystkie jego książki poruszają bardzo smutne tematy, są bardzo depresyjne. Są to książki, które opowiadają o bezsensie ludzkiej egzystencji i podobnie tutaj słowa kluczowe to depresja, poszukiwanie siebie i tak dalej. Tym, co ważne, jest to również książka oparta na autobiografii autora oraz jego ojca. Czyli nawiązuje do pierwszej powieści wydanej w Polsce, Legenda o samobójstwie. Ja uwielbiam to. Na pewno przeczytam niedługo, ale wiecie, muszę mieć spokojną głowę, żeby zabrać się za tak trudne tematy, bo wiem, że każda książka Vana po prostu jest dla mnie rewolucją w życiu. Sekret mojego męża. To już jest kolejne wydanie tej książki w Polsce. Leyen Moriarty, ja znam nazwisko tej autorki, spotykałam się wielokrotnie z książkami jej w różnych miejscach, natomiast nigdy nie czytałam żadnej powieści. Tutaj zapewniono mnie, że nie jest to książka obyczajowa ani romans, tylko właśnie bardziej thriller, książka psychologiczna i opowiada o kobiecie, która w szpargałach znajduje list zaadresowany do niej, list napisany przez jej męża, na tej kopercie jest napis, że powinna go otworzyć po jego śmierci. Jej mąż dalej żyje, dobrze się ma, ale ona jest bardzo ciekawa, co w tym liście mogłoby być. No i list otwiera. I to, co znajduje w środku, odmienia jej życie i sprawia, że zaczyna się zastanawiać, jak dobrze zna człowieka, z którym dzieli jeden dach. Także myślę, że może być bardzo ciekawe, ale trochę mnie przeraża, że ta książka jest taka gruba. Kolejną książką to jest powieść Dziecko Księżyca Piotra Ibrahima Kalwasa. Autora do tej pory znałam z książek reporterskich dotyczących krajów islamskich. Tym razem trzymam w rękach powieść. I z tego co wiem, jest to powieść, której słowa kluczowe to zemsta, zemsta za krzywdy, ma być krwiście, duszno, strony mają uciekać okrucieństwem. Trochę się boję, ale tak najbardziej interesuje mnie, co autor ma ochotę przekazać, co autor chce przekazać, posługując się grozą. Także sprawdzę na pewno. Kolejną książką jest Żółć i uwaga! Żółć Łukasza Gamrota to jest komiks poetycki. Z czymś takim chyba jeszcze nigdy wcześniej się nie spotkałam. Pokażę Wam tutaj, jak to wygląda w środku. O, na przykład mamy tutaj stronę, na której jest jakiś taki, powiedzmy, pasek komiksowy, a obok jest wiersz. Ja jestem wielką zwolenniczką i miłośniczką komiksów. Czytam je dosyć często, aczkolwiek nie przepadam za mangami oraz za komiksami o superbohaterach. Wolę, kiedy komiks opowiada mi jakąś historię, czyli generalnie, jeśli wybieram, to zazwyczaj są to powieści graficzne. Ale akurat komiksu poetyckiego jestem bardzo ciekawa. Z wydawnictwa Znak dostałam książkę pod tytułem Polowanie na wiedźmy. I to jest książka na faktach. Ona opisuje wieki polowań na
kobiety, które wyróżniały się pośród swojej społeczności tym, że na przykład były bardziej niezależne i automatycznie część z nich wskazywana była na to, że ma konszachty z diabłem. Takie kobiety czekał stryczek, kamień u szyi, głęboka woda, ewentualnie stos. Jestem bardzo ciekawa tej książki, ponieważ sama ostatnio dosyć mocno siedzę w takiej tematyce, ponieważ mam wrażenie, że temat czarownic i wiedźm stał się w Polsce bardzo popularny. Sama w ostatnich 2 latach przetłumaczyłam 4 powieści dla młodzieży, w których głównymi bohaterkami były czarownice. Więc myślę, że tutaj książka oparta na faktach, pokazująca prawdziwe procesy z czarownic, może być bardzo ciekawa. Ale to, co najbardziej mnie interesuje, to nie tyle te kobiety, które zostały zgładzone za to, że były niezależne, lecz ci ludzie, którzy skazali je za to. Kim byli ci, którzy zostali oprawcami? I mam też wrażenie, że czarownice to takie nowe wampiry ostatnio. A jeżeli chodzi o wampiry, to z Instytutu Adama Mickiewicza otrzymałam książkę, która jest w języku angielskim. Mnie to nie przeszkadza, czytam w obu językach. Pod tytułem With Stake and Spade. I jest to książka, która jest bardzo fajnie ilustrowana. Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć jakieś ilustracje. I opowiada o procesach, o wampirach, o sprawach związanych z wampirami na terenie Polski w ubiegłych wiekach. Bardzo często są to sprawy oparte o na przykład dokumentację sądową. Ja czytałam bardzo podobną książkę w języku polskim i ona nawet była podobnie ilustrowana. Z tego, co tutaj już sobie przejrzałam, przeczytałam kilkanaście stron, to opisuje właśnie różne sprawy, w których pojawiają się upiory, strzygi, strzygonie bądź właśnie wampiry oraz sposoby rozwiązania problemu z tymi duchami. Kolejna książka jest bardzo gruba. Jest to książka ostatni Mai Lunde, kolejna część jej serii dotyczącej problemów klimatycznych na Ziemi. Ta tutaj dotyczy konia Przewalskiego. I akcja toczy się na 3 płaszczyznach czasowych pod koniec XIX wieku, pod koniec XX wieku i w latach 70. XXI wieku. Autorka pokazuje, jaki wpływ na środowisko, na zwierzęta ma działalność ludzka, a ja najbardziej przed lekturą boję się tego, że mogą tam być opisy krzywdzenia zwierząt. Nienawidzę tego w książkach i po prostu jest to dla mnie tak bolesny temat, że nie cierpię o tym czytać. Ostatnia rzecz. To taka książeczka, którą dostałam od pani Dominiki Steciak. Niezwykły pies Benio. Książka ilustrowana bogato, przeznaczona dla młodszych dzieci, ale także dla ich rodziców, bo ponieważ niezwykłość psa Benia polega na tym, że ten piesek jako szczeniaczek choruje na cukrzycę i musi tutaj oswoić się z nowym życiem, z tym, że będzie musiał sobie mierzyć cukier, ale także dietę i jego życie się zmieni się, będzie inne niż życie innych szczeniaków. Ta książka dla dzieci i dla rodziców, u których właśnie wykryto cukrzycę na przykład typu pierwszego, oswaja z tą sytuacją, pokazuje, że po pierwszym szoku trzeba jakoś żyć i to życie nie jest aż takie złe, do tego da się przyzwyczaić. Myślę, że też bardzo fajne, gdyby czytać tę książkę o Beniu w przedszkolu dla dzieci, dzieciom, które chore nie są, ale być może mogą spotkać się z innym dzieckiem, które właśnie jest cukrzykiem, żeby wiedziały, o co chodzi, dlaczego. Skąd te igły, skąd to kłucie w paluszek i tak dalej. Bardzo wartościowa pozycja, napisana prostym językiem, ale skupiająca się przede wszystkim na uczuciach. Także już, moi drodzy, to wszystko. Nagadałam się bardzo dużo, ale książek od początku stycznia przyszło sporo. Po bardzo
kiepskim grudniu, kiedy praktycznie nic nowego nie wydawano w Polsce, na wiosnę czy na wczesną wiosnę, na przedwiośnie szykuje się mnóstwo premier, stąd też tych książek jest sporo. Mam nadzieję, że podobało Wam się, że zachęciłam Was być może do zakupu którejś z książek i że zostawicie kciuka w górę na koniec. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia i pa, 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 pa.